Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja już jestem cała gotowa, wychodzę, jadę do centrum spotkać się z moją koleżanką Sylwią, która ma w przyszłym tygodniu urodziny, także chciałam się z nią spotkać i dać jej mały prezent. Jest w ogóle super pogoda, bo jest cieplutko, ale nie ma słońca. To jest moja ulubiona pogoda, jeżeli muszę gdzieś wyjść. Także pokażę Wam szybciutko, jaki dzisiaj mam outfit. A na sobie mam marynarkę z H&M-u, koszulka również jest H&M-u, taka zwykła z klękawkiem, jeansy z Nexta i oczywiście Samby. Do tego mam taką mini torebeczkę z Guessa, strasznie ją lubię i mam taki mega, mega ciężki pasek i tutaj na górze takie skórzane, żeby się, wiecie, nie wbijało. Założyłam również pandorkę, bo dawno jej nie miałam. Lecę! Oczywiście było super i piłam pistacjowe latte i tam był oczywiście croissant z pistacjami, także cudowny poranek. Teraz podjechałam do Lidla, jak pewnie tutaj widzicie. Chciałam popatrzeć na kilka rzeczy po drodze do Lidla, także przy okazji. I mam nadzieję, jak zawsze, że będzie fajny arbuz, bo dalej jestem uzależniona. I puddingi proteinowe na pewno kupię nam jakieś na ten tydzień. Mam oczywiście zapas skyrów i puddingów, ale te z Lidla są naprawdę pyszne, zwłaszcza te waniliowe, także lecę. Wracam do domu i potem jak już zostałam zaatakowana przez psa, patrzę, a mój mąż zrobił ciacho, a po crumble już tyle go nie ma, już byli tutaj obydwoje. Jest tak pyszne i jeszcze ciepłe. Także dzisiaj zdecydowanie nie jest zdrowy dzień, bo był croissant, a teraz będzie jeszcze ciasto jabłkowe, wiecie, nie jakaś fit wersja, ale jest obłędne. No i zjadłam cały kawałek, ale było takie pyszne i cieplutkie. Także dzisiaj już zero chyba słodyczy i w ogóle się strasznie, strasznie zasłodziłam, ale później Wam pokażę fajną, będę robić sałatkę, widziałam u dziewczyn z LGS, ze szparagami, będę robić podejście numer 2 do szparagu, bo raz próbowałam i nie do końca mi smakowały, ale może też źle je po prostu zrobiłam. Także najpierw chciałam pokazać małe zakupy z piątku. Miałam wtedy wolne od pracy, mój mąż miał urodziny i poszliśmy w miasto, czyli na zakupy po prostu w samotności, na śniadanko, wiecie, które spędziliśmy czasu łażąc po prostu po sklepach. I oprócz oczywiście rzeczy dla Liama, dla Adama, bo udało mi się go przekonać i kupić mu fajne spodnie i koszulkę, bo on jest z tych, którzy nic nie potrzebują, nie lubi przymierzać nic, ale udało się go namówić i kupiliśmy mu fajne rzeczy. Kupiłam również prezent wtedy dla Sylwii i trochę rzeczy siebie. Także chciałam pokazać, bo znalazłam kilka fajnych rzeczy. Ostatnio Wam mówiłam, że chciałam mniejszy shaker i znalazłam, tak jak mówiłam, w TK Maxie. Zawsze w TK Maxie są fajne rzeczy. Taki różowy i on już jest, w ogóle z tym nawet jest mniejszy niż ten, co mam, ale będę sobie to po prostu odkręcać i nosić tylko tą część. Jest piękny, do tego różowy, także super i kosztował 3,99 Smart Shaker. Kupiliśmy syrop, bo nam się już kończy, a u nas bez syropu ani róż. Uwielbiam, dodaję również do zimnych kaw, także zawsze mamy. Ten jest karmelowy, to Adam wybrał. Nie było żadnych takich, wiecie, innych smaków, były takie bardzo podstawowe. Także wzięliśmy karmelowy, 4,99, taka wielka butla. I wiecie co, ostatnio jakieś dwa dni przed tymi zakupami oglądałam live u Klaudii Cukierpuder i tam właśnie mówili o SPF-ach i o tym, że jej mąż używa i ja właśnie mówię do Adama, że kurde, powinien chyba zacząć ty w końcu i przekonać jej używaj tych SPF-ów,
Bo ja mówię, podziękujesz mi w przyszłości, jak będziesz miał, wiecie, ładniejszą cerę, młodszą, wiecie, wszystko będzie lepiej wyglądać. I chyba do niego dotarło, bo przyszedł, jak byliśmy w TK Maxie do mnie, taki podekscytowany, że znalazł sobie krem z SPF-em i go kupuje. I że w ogóle z tej firmy, którą wie, że ja lubię, to jest super fajna ślita, które mam ten olejek do makijażu, który ubóstwiam. SPF jest tylko 10. Ale to jest 10 więcej niż do tej pory używał, więc był taki szczęśliwy z tego, także mówi, ok, bierzemy. I to jest właśnie krem nawilżający z witaminą A, E, C i z wodą z kaktusa w ogóle. Także no, jestem bardzo zadowolona, że się przekonałam, że będzie używał. Byliśmy w Laszu, bo tam też kupowałam bombę do kąpieli dla Sylwii. I nie wiem jak to jest, ale jak komuś kupuję, to mi jest absolutnie nie szkoda pieniędzy. A jak sobie, to już trochę za drogie, jak na jedną kąpiel. A kupiliśmy taką piękną brzoskwinię. Jezu, tak cudnie wyglądała w ogóle. A ja chciałam sobie coś kupić, co wystarczy mi na więcej niż jeden raz. I zawsze byłam ciekawa tego szamponu, mimo że kupiłam ostatnio z Only Bio ochładzający, ale to jest tylko to, kupiłam sobie tą małą wersję Daddy O. On kiedyś, pamiętam, był bardzo, bardzo popularny, jak zaczęłam w ogóle YouTube'a pierwszy raz oglądać tego amerykańskiego, i to jest właśnie dla blondynek, także zobaczymy, jak się sprawdzi. I przy kasie ja zawsze, jak jestem w Laszu, to biorę, wysypię sobie to, zawsze biorę te Charity Pots, to są takie kremiki do rąk czy do ciała. Ja wzięłam akurat z łapką psią, oczywiście. Jezu, Boże, uwielbiam ten zapach. I całość, to kosztuje tylko funta i całość idzie na jakiś tam właśnie charity. Zawsze to biorę. I pani mi się pyta, czy może mi wsadzić jakieś próbki. Oczywiście, że może, nigdy się wcześniej mnie to nie spotkało. I pierwsze co, to dostałam kawałek mydełka o nazwie Karma. Wierzymy w karmę, znaczy ja wierzę. Tak wygląda. Jezu, obłędnie pachnie. Ja pamiętam, kiedyś uwielbiałam kupować mydełko o nazwie Miranda. Nie wiem, czy kiedyś ktoś kupował mydełka w Laszu. Ono było zielone i tak cudnie pachniało, ale już go nie robią, bo za każdym razem, jak jestem, to patrzę na mydełka, czy czasem Miranda nie wróciła. Ale super, dostałam takie mydełko i dostałam maseczkę. Nazywa się Beauty Sleep. I pani powiedziała, że w tej maseczce jest składnik, który jest w ich kremach za 42 funty. Mówi, że bardzo drogi, ale bardzo drogi, dobry składnik i właśnie jest również w tych maseczkach, także bardzo się cieszę. Jest taka różowo, taka fioletowa. Myślę, że spokojnie wystarczy na dwa razy, więc dzisiaj będzie Beauty Sleep, dosłownie. Także, Boże, uwielbiam Lasza i to, że już na korytarzu już wiem, kiedy się do niego zbliżam, bo cały korytarz pachnie po prostu Laszem. Byliśmy w H&M-ie. Tam chciałam właśnie coś popatrzeć dla dama, ale jest taki malutki, że nic ciekawego dla facetów nie było. Mierzyłam jedną sukienkę, ale była zdecydowanie za krótka, śliczna, bo cała taka w kwiaty, taki miała bufiaste rękawy i byłaby super, jak była bluzką, to bym ją wzięła. Ale jako sukienka nie, jakoś tak pożerzała mnie na dole, do tego właśnie taka krótka, była za krótka z przodu, ale potrzebowałam koszulki na ramionczkach, bo nie mam żadnych. Wszystkie takie właśnie bokserki, które mogłabym albo na lato po prostu nosić, albo pod coś. Pozbywałam się tych typowo za małych ubrań, wiecie, rozmiar S, bo kiedyś takim byłam. To po prostu się wszystkiego pozbyłam, jakoś tak nigdy nie kupiłam, mam jakieś takie po domu dwie i tyle. Także bardzo chciałam te takie właśnie na tych ramionczkach tak blisko szyi. I wzięłam sobie białą, śliczna jest. I taką popielatą ciemną, przepiękny kolor, także będę miała na upalne dni, wierzę, że takie będą. I poszliśmy do Primarka, po co poszliśmy do Primarka? Aha, po okulary dla Liama, bo zostawił, jak był na urodzinach, zostawił swoje nowe Pikachu, także poszliśmy mu kupić kolejne, bo mu było tak strasznie przykro. I tam oczywiście nakupiliśmy jemu jakieś tam koszulek spodane, koszulek z Anglią, bo teraz podobno jakieś mecze są, nie wiem, nie orientuję się, nie interesuję się, ale flagę mamy jakąś, mamy koszulki z napisem England. I chciałam sobie kupić piżamkę jeszcze jedną, bo jakoś tak mi brakuje i często zmieniam,
Bo czasami jak za długo rano pochodzę, to już czuję tak, że jest tak nie czuję się już taka świeża, że ta piżama nadaje się do spania, więc muszę ją dać do prania i mam tylko dwie na lato. I chciałam sobie kupić po prostu takie osobno spodenki, jakąś koszulkę, nie z nadrukami, wiecie, jakieś Disney czy coś. I nie ma normalnych koszulek. Wszystkie są crop topy. Albo taki typowy wygląda jak biustonosz do treningu, sportowy biustonosz. A ja taka, nie wiem, z pępkiem na wierzchu nie chciałam spać, tylko zwykły jakiś, albo z krótkawkiem, albo na ramionczkach nie było nic, także wzięłam sobie tylko spodenki, takie szare. Takie. Chciałam takie, żeby one były takie mięciutkie, bo było dużo takich ala satynowych, a dla mnie to nie jest jakoś tak, nie. I to kosztowało 3,50 takie shorty, ale mam piżamy takie, wiecie, długie spodnie, ale krótki rękawek, także będę sobie po prostu mieszać z tymi koszulkami te shorty. I wziąłam na trochę dla siebie i dla mojej siostry kilka maseczek, bo majstra zawsze mi nakupuje tyle maseczek, także stwierdziłam, że kupię kilka z Primarka też. I niektóre wyszły dużo taniej niż jest cena na nich, bo te po funt 50 wyszły po 50 pensów. Także wzięłam takie Tiger Grass, taką proszę. O, jest tu w ogóle, to nie z Primarka. Kupiłam bąbelkującą grejpfrutową. Takie marshmallow cupcakes. I no musiałam arbuzową. I oczywiście kupiłam arbuza w tym i jestem taka zadowolona, mam to za kilka dni arbuza. Dobra, ja sobie chyba teraz zrobię kawkę, ale już taką, wiecie, zwykłą. Adam sobie robi teraz lunch do pracy, a potem ja sobie zrobię sałatkę, właśnie tą, o której mówiłam. Zobaczymy, czy mi to posmakuje. Właśnie szparagi, truskawki tam były, ser, makaron orzo i muszę sprawdzić, co tam jeszcze było. Że Lija ma za drzwiami. Dobra, ja lecę i widzimy się później. 16 plus 24 equals. Przerwa na matematykę. Kochani, tylko popatrzcie na to cudeńko, aż Zygi przybiegł, zobaczy, co się dzieje. Tutaj mamy tak, makaron orzo, pomidorki, czerwoną cebulę, ten ser, który kupiłam w Lidlu, szparagi, które usmażyłam na oliwie z solą, do tego prażony słonecznik, suszone pomidory, truskawki, które są świetnym po prostu dodatkiem. Przynudzam, sorry Ziguś. Ja polałam odrobinę oliwą. W przepisie oryginalnym była ocet balsamiczny i francuska jeszcze musztarda, ale ja nie lubię ani jednego, ani drugiego. Także spróbowałam z oliwą i jest bardzo fajne, także ja sobie tak zostawiłam, ale wygląda obłędnie. Podoba ci się mój talerzyk? Mhm. No ja wiem, ja mam coś lepszego dla ciebie, kolego. A nie, nie, ja wolę to. Dobra, dobra. Dobra, Ziguś, dobra. Ziguś off. Good boy. Wracam do was teraz z tym produktem, o którym miałam wam powiedzieć, do włosów. Jestem tak pozytywnie zaskoczona. Jest to ta odżywka z Only Bio. Martwiłam się, że będzie kiepska, potem jak Sylwii się nie sprawdziła maska. I w ogóle źle jakoś przeczytałam tą nazwę. Muszę sprawdzić w ogóle, jak ja to przeczytałam. Ale to jest odżywka humektantowa. Humektantowa, tak, dobrze. Inspirowana napojem jabłko arbuz. O, teraz widzę, edycja limitowana, no ale szło się domyśleć. Pachnie tak jak ten napój, rzeczywiście arbuzowo-jabłkowy. I muszę wam powiedzieć, że jest niesamowita. Po pierwsze, rozczesuje się włosy mega łatwo, lepiej niż po mojej masce. A dla mnie maski są najlepsze do rozczesywania włosów. Jak je nałożycie, rozczesuje, wiecie, grzebieniem. To maski zawsze były najlepsze przy odżywkach zależności, też jak dużo nałożycie, a nie nakładami wcale dużo. I jest świetna, niesamowicie się rozczesują. Później jak osuszę już ręcznikiem, nakładam odżywki, ale fakt, że włosy są, w ogóle nie czuć, że je dopiero rozczesuję po myciu, tylko z łatwością, tą szczotką szeroką rozczesuję włosy, rewelacja. I do tego włosy są mięciutkie, takie sypkie, takie
takie po prostu, tak leciutko, mam wrażenie, że są takie mega domyte i nieobciążone, że jak mnie nałożyła odżywki, jeżeli to ma sens w ogóle co mówię. Jestem zachwycona po całym dniu, włosy się super trzymają, pięknie wyglądają. Przyszedł mój sanepid. Ja wiem, że ja zawsze coś mam ładnego, ładnie pachnącego na twarzy. To mój błyszczyk z Maybelline, ten winyl. Także odżywka jest super, nie musicie czekać, jak będę używać tej bez spłukiwania, mam jeszcze wcierkę. Na pewno jeżeli ją zobaczę w którymś, bo wiem, że są dostępne w polskich sklepach, to na pewno ją kupię. Także na pewno, jeżeli będzie dostępna, tak jak będę robić jakieś zakupy, to na pewno ją wrzucę jeszcze do koszyka. Jest super i muszę powiedzieć, że Only Bio niesamowicie się sprawdza u mnie. Póki co wszystkie produkty świetnie się spisują. Nie wiem, dlaczego tak długo czekałam na kupienie cokolwiek z tej marki, bo o niej było głośno już od dawna. Ale super odżywka, bardzo serdecznie polecam. Dajcie znać, czy któreś z tych produktów się u Was sprawdziło. Czy może któraś maska, albo ta, chyba jeszcze jest druga odżywka. Tylko ta już będzie jabłko mięta. U mnie to byłoby ciężko z tą miętą, chyba że jest mało wyczuwalna. Ale to jestem, Boże, jestem tak zachwycona i naprawdę dużo nie trzeba używać, więc myślę, że troszkę mi posłuży. Ja myślę, że już, kochani, z Wami się będę żegnać na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. To była bardzo fajna niedziela, bo dzisiaj jest niedziela. Taki dosyć był busy weekend, mimo że miałam dłuższy niż zwykle. Ale jutro wracamy do pracy, vloga zobaczycie z samego rana, jeżeli nic, wiecie, nie wydarzy się. I zaczynamy nowy tydzień z pozytywnym nastawieniem, zwłaszcza, że teraz przez 3 miesiące każdy piątek mam, kończę pracę wcześniej, także rewelacja. Także życzę Wam cudownego tygodnia, kochani, pięknego słonka i pozytywnego nastawienia. Pa!